Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Marszałku, dziś porozmawiamy o specjalizacjach województwa lubuskiego, ale o tym, czym są inteligentne specjalizacje, to bym się chciała właśnie dowiedzieć, ponieważ jest to tematyka, no dla mnie, obca. Zamiast inteligentne specjalizacje można po prostu powiedzieć świadomy wybór. To coś, co przemyślano w regionie, budując strategię rozwoju naszego województwa i dokonaliśmy takiego wyboru, stawiając na kilka bardzo istotnych kwestii. Te najistotniejsze kwestie to zielona gospodarka. Zielona gospodarka, czyli namawianie i przyciąganie inwestorów, którzy dbają o środowisko, którzy pamiętają o gospodarce odpadami, o tym, żeby nie pozostawiać tego, co szkodzi nam dookoła, co nie zaburza równowagi w naszym otoczeniu. Ten kolejny wybór to innowacyjny przemysł, czyli taki, który się wiąże z zastosowaniem nowoczesnych technologii, który pobudza rozwój regionu, który podejmuje współpracę z uczelniami, uniwersytetem, przyciąga placówki naukowe. Z tym mamy pewien problem, bo województwo lubuskie jest małym regionem i musimy dbać o to, żeby namawiać i podejmować współpracę z tymi, którzy wnoszą coś nowego do naszego województwa. Stąd innowacyjny przemysł. I kolejna bardzo istotna kwestia to zdrowie i jakość życia. W ostatnim czasie, być może Państwo to zauważyliście, podejmujemy duże wysiłki i kierowane są duże nakłady na wzmocnienie potencjału lubuskich szpitali, zwłaszcza tych wojewódzkich w Gorzowie i w Zielonej Górze. Nowe oddziały, milionowe nakłady na nowy sprzęt, a buduje się także szpital matki i dziecka w Zielonej Górze. To wszystko po to, żeby mieszkańcy lubuskiego byli zdrowsi, żeby mieli poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie oczywiście podejmujemy działania związane na przykład ze środowiskami senioralnymi. To też bardzo ważne dla jakości życia. Społeczeństwo się starzeje. Staramy się coraz więcej robić i pamiętać o tym, że wiele osób w tym wieku średnim chciałoby pozostać zdrowym, aktywnym i to wymaga takiego kompleksowego, przemyślanego wsparcia. Więc to jest ten świadomy wybór rzeczy, które uważamy, że są szczególnie ważne w naszym regionie i te wspieramy przy pomocy środków unijnych. Jakie zatem obszary w naszym regionie są tymi priorytetowymi? Kiedy organizujemy konkursy, które pozwalają nam wydawać pieniądze unijne, które są w naszej dyspozycji, a przypomnę, że ich łącznie było około 4 miliardów złotych, to pamiętamy o tym, by właśnie kierować się tym świadomym wyborem i wspierać to, na czym nam szczególnie zależy. Więc te konkursy przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy mogą realizować ambitne projekty, czyli zgodne z ochroną środowiska, ale jednocześnie innowacyjne, stosujące nowe technologie, podejmujące właśnie współpracę z placówkami naukowymi. I podobnie jeśli chodzi o jednostki na przykład ochrony zdrowia, również stwarzamy możliwości, by szpitale się modernizowały, by dbały i o termomodernizację, czyli znowu ekologia, ale jednocześnie podnosiły standard świadczonych usług. Takich konkursów jest wiele. W tej chwili, w ostatnim czasie trwają konkursy dedykowane przedsiębiorcom, ale też, i to bardzo ciekawe i myślę, że warto o tym powiedzieć, konkursy poświęcone wymianom nieekologicznych źródeł ciepła, takich pieców, które dymią z kominów różnymi trującymi substancjami. Na to przeznaczamy na przykład w ostatnim czasie kilka milionów złotych po to, żeby samorządy wspierały mieszkańców, którzy niestety mają z różnych powodów tego typu instalacje u siebie, by wymienić je na nowoczesne, ekologiczne. Więc to wszystko staramy się robić w pewnej równowadze. Jest takie pojęcie zrównoważony rozwój, czyli równowaga pomiędzy gospodarką, ochroną środowiska i sferą społeczną. I to wszystko wiąże się tak z tymi innowacyjnymi przedsięwzięciami w gospodarce, w przemyśle, ochroną środowiska, o której mówiłem i właśnie dbaniem o zdrowie, sferę społeczną, seniorów i tak dalej. Panie Marszałku, a czy inteligentne specjalizacje mają wpływ na wdrożenie Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020? No to wszystko jest w pewnej harmonii z tym, co robi się w całej Europie. Cała Europa powinna rozwijać się spójnie w ten sposób, żeby te potencjały się w jakiś sposób dodawały do siebie. Czyli to, co się robi w innych krajach Unii Europejskiej, buduje konkurencyjność całego kontynentu tak naprawdę. Więc te dokumenty strategiczne, to planowanie, to pewien taki system różnego rodzaju działań, które budują przewagę konkurencyjną naszego kontynentu, Europy. Musimy konkurować, taki jest teraz świat, Azja, Chiny i tak dalej, więc my musimy pamiętać o tym, że
Unia Europejska ma na względzie rozwój równomierny całego naszego kontynentu. Stąd to wszystko ze sobą w jakiś sposób koresponduje i wydaje mi się, że to, co my wybraliśmy wśród tych inteligentnych specjalizacji, doskonale wpisuje się w to, co dzieje się w całej Europie. Pozostajemy przy innowacjach. Czym jest aplikacja Lubuskie dotacje złapane do sieci? Szukamy sposobów, by ułatwić tak zwanym beneficjentom, tak się nazywa, tych, którzy starają się o pozyskanie środków unijnych, przygotowywanie swoich projektów, pozyskiwanie tychże środków. Do tego ważny jest prosty sposób przekazywania informacji o tym, co się dzieje u nas, co będzie w najbliższym czasie, jak przygotować się do złożenia wniosku, jak go napisać, czego nie robić, żeby nie popełnić błędu. Tych błędów wciąż jest dużo. Legendarne są historie o złym kolorze długopisu czy mazaka, który użyto do sformułowania wniosku. To już nieprawda od dawna bardzo. No niemniej jednak tych błędów wciąż się wiele zdarza, ludzie nie pamiętają, jakie są daty, w których należy te dokumenty przygotować. Więc żeby im to ułatwić, a że wszyscy mają dzisiaj smartfony, przygotowaliśmy taką aplikację, gdzie te wszystkie informacje są w jednym miejscu. O tym, że to jest bardzo potrzebne, przekonałem się kilka dni temu, kiedy zauważyłem dyskusję na Facebooku, na portalu jednej z gmin z mieszkańcami o projekcie właśnie tych tak zwanych kopciuchów, wymianie tych pieców, o których mówiłem. I zauważyłem, że urzędnicy udzielają mieszkańcom swojej gminy nieprawdziwych informacji. Nie pewnie z premedytacją, tylko z braku wiedzy. Nawet się włączyłem w tę dyskusję, można to prześledzić na Facebooku, udzielając właściwych i rzetelnych informacji i mieszkańcom, i pracownikom gminy. I zadbałem o to, żeby właściwy departament skontaktował się z tą gminą, nawet zaprosił tych pracowników tutaj do nas, bo bardzo nam na tym konkursie zależy. Ale to pokazało mi, że tego przekazywania informacji, sposobów poszukiwania kontaktu z mieszkańcami i samorządami nigdy nadto. I ta aplikacja jest takim, myślę, fajnym, nowoczesnym, smart sposobem. Można znaleźć łatwo w wyszukiwarce linki prowadzące do niej, czy też zczytać sobie tak zwany QR kod z różnego rodzaju materiałów, które przygotowaliśmy w tym celu, by ją propagować, popularyzować. Wszystkich serdecznie zachęcam do zainstalowania sobie tej aplikacji, zwłaszcza tych, którzy profesjonalnie w ramach swojej działalności publicznej zajmują się pozyskiwaniem środków unijnych, czyli gminy, samorządy. To na pewno wszystko ułatwi. Jeżeli któryś z mieszkańców jednak stwierdzi, że nie aplikacja i woli przyjść do urzędu, chciałby porozmawiać z urzędnikiem, to gdzie musiałby się udać, gdzie jego kroki najpierw? Czy jest to Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, czy będzie to lokalny urząd u niego? Myślę, że we współczesnym świecie najprościej sobie to znaleźć w wyszukiwarkach. Mamy też swoje profile na Facebooku, adresy stron są proste, lubuskie.pl czy rpo.lubuskie.pl. Tam wszystko Państwo znajdziecie, ale zawsze można zapytać, wysłać maila, skorzystać z różnych linków, które prowadzą do kontaktu z nami i ułatwiają poszukiwanie potrzebnych informacji. Wszystko w imię tego inteligentnego rozwoju naszego województwa. Wygląda na to, że dziś wiele zależy od umiejętności sięgania po unijne pieniądze. Dość powiedzieć, że te konkursy opiewają na wysokie, gigantyczne wydawałoby się kwoty, na przykład 30 milionów złotych. Były takie konkursy kilka pod rząd, teraz jesteśmy w trakcie kolejnego dla przedsiębiorców, którzy zajmują się właśnie takimi innowacyjnymi przedsięwzięciami i czasami tych pieniędzy nie udaje się rozdysponować. One nie przepadają, oczywiście organizujemy następny konkurs. No to wciąż jest dowód na to, że trzeba wspierać beneficjentów, przedsiębiorców, informując ich, jak zrobić to lepiej, jak skutecznie wykorzystać te szanse, jakie wciąż jeszcze mamy. Tych środków jeszcze jest trochę do rozdysponowania, więc wszystkich serdecznie zachęcam do zainteresowania się aplikacją, konkursami i życzę wszystkim sukcesów w pozyskiwaniu środków unijnych. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego. Bardzo dziękuję.